Cześć, nazywam się Łukasz Szymiński i jestem wędkarzem. Zapewne zastanawia Was, co robi wędkarz i marka samochodowa. Zapraszam Was do mojego świata. Chodźcie, pokażę Wam wędkarstwo z innej strony. Kamera, akcja poszło, jedziemy, tak? Tak jak widzieliście wcześniej, nazywam się Łukasz, łowię ryby. Dla wielu słowo wędkarstwo i łowienie ryb kojarzy się zapewne z siedzeniem nudnym na pomoście w gumofilcach z butelką pewnie taniego piwa i moczeniem kija. Natomiast ja łowię całkowicie inaczej. Przede wszystkim jest to wędkarstwo spinningowe, czyli wędkarstwo aktywne, które nie daje nam możliwości ani czasu na to, żeby sobie po prostu usiąść i czekać na te ryby. My tych ryb szukamy, pływamy za nimi. Bardzo często do tego używamy również sporych łodzi, a one są po prostu potrzebne dlatego, żeby te wielkie akweny i jeziora, na których łowimy, móc eksplorować. Moje wędkarstwo polega na tym, że typuję sobie łowisko, woduję tam łódź i szukam drapieżników, które będą mnie interesowały. Nasza współpraca z Toyotą, pewnie nie będzie to dla Was teraz już po połączeniu tych kilku kropek zdziwieniem, po co potrzebny jest taki samochód do łowienia ryb, żeby móc ten swój środek pływający zwodować po prostu. W Polsce ta infrastruktura wędkarska nie jest jeszcze tak dobra jak za granicą, gdzie też bardzo dużo łowię. I tutaj bardzo często spotykamy się z sytuacją taką, kiedy po prostu trzeba przyjechać na łowisko, które nie ma ani żadnego slipu, ani żadnego wybetonowanego podjazdu dla łodzi. Bardzo często są to po prostu dzikie plaże albo jakieś dzikie leśne odcinki, gdzie musimy zrzucić swoje łodzie. Ale moje wędkarstwo nie ogranicza się tylko i wyłącznie do łowienia ryb w Polsce. Bardzo często również wyjeżdżam za granicę i do tego też mi jest potrzebny samochód, który przede wszystkim pozwoli mi w komfortowy i szybki, bezpieczny sposób oczywiście dowieźć tam moją łódź, zwodować, pobrać ją z wody z powrotem i dalej po prostu bezpiecznie wrócić do domku. Więc tak jak Wam powiedziałem, to wędkarstwo, które wielu z Was pewnie kojarzy właśnie z jakimś wujkiem czy dziadkiem, który siedzi na pomoście, ono mocno ewoluowało. W tej chwili to wędkarstwo jest częścią życia wielu osób. To jest bardzo duża grupa hobbystyczna w Polsce. Bardzo wiele osób, tak jak ja, rzuciło pracę w korporacji. Ja pracowałem przez wiele lat w korporacji. Któregoś dnia stwierdziłem, że jednak nie chcę iść swoją ścieżką. I tą ścieżką jest wędkarstwo. Tu się realizuję, tu spełniam swoje marzenia. Super, no po prostu, to, że można się realizować w tym, co się kocha. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, dużo jeżdżę, ciągam swój zestaw, więc potrzebuję też do tego odpowiedniego samochodu. Wybór padł na samochód, który przede wszystkim ma możliwość jazdy terenowej, bo tych miejsc do wodowania łodzi bardzo często nie ma i po prostu trzeba sobie samemu wymyślić ścieżkę do wody. Po drugie, musi być samochód, który ma dużą pakę, no bo ten sprzęt wędkarski jednak trochę rzeczy zawiera, no mam ze sobą zawsze wiele toreb. Pogoda jest zmienna, muszę być przygotowany na to, że się zmienią warunki, czy będzie nagle gdzieś padał deszcz. Bardzo dużo takich rzeczy przydatnych na co dzień, czyli wędki, przynęty, no tego jest naprawdę sporo. Więc już mamy dwa punkty, które determinowały wybór samochodu. Trzecia rzecz jest taka, no może trochę taka, może nieskromna, no ale zawsze fajnie wodować się samochodem, który po prostu też fajnie wygląda, no bo to jest fajne, że można ściągnąć sobie zestaw, pojechać na zawody, zaprezentować się i pokazać bardzo fajny, funkcjonalny, komfortowy samochód. I dlatego właśnie wybrałem Hiluxa, którego zaraz Wam tutaj postaram się przybliżyć, pokazać Wam i opowiedzieć przede wszystkim, w jaki sposób ja z niego korzystam, co jest mi przydatne, jak właśnie używam przestrzeni bagażowej, jak slipuję się w wodzie, to za chwilkę zobaczycie i potwierdzą się słowa, które wcześniej powiedziałem. Zademonstruję, jak to wygląda w życiu, jak łowić ryby. Zapraszam. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, to miejsce bagażowe, strefa, w którym przewożę swoje torby, jest bardzo istotna, bo tak jak widzieliście, zapakowałem sobie, to tylko jest trochę rzeczy na dziś potrzebnych, ale na łódce jest jeszcze dużo więcej tego i bardzo często to jeździ właśnie albo na łódce, albo na pace, więc tu muszę mieć tą przestrzeń, ten komfort, żeby móc bezpiecznie, nie w ogóle nie zastanawiać się nad tym, czy mi się to zmieści, czy nie zmieści, wrzucić po rybach na pakę i pojechać dalej, więc teraz przygotowuję się do tego, żeby Wam pokazać, jak to wędkarstwo wygląda
z mojego punktu widzenia, jak to wygląda z nadwody. Zapraszam, zobaczycie, sami ocenicie, czy warto, czy nie. Jesteśmy w lokalizacji, gdzie mamy ułatwienie, bo slip jest. Nie jest to idealny slip, który pozwala komfortowo zeslipować się z samochodu, dlatego też muszę się przebrać i pomóc troszkę łodzi się zeslipować. Ale to jest też idealny przykład na to, o czym mówiłem wcześniej i potwierdzenie moich słów, że tak naprawdę bez odpowiedniego samochodu to wędkarstwo byłoby niemożliwe, no bo nie jesteśmy w stanie zjechać, wiecie, małym samochodem daleko do wody, żeby zrzucić naszą łódź, więc tutaj te gabaryty tego samochodu, to, że ma napęd 4x4, pozwala mi po prostu robić to, co kocham, nie zastanawiając się nad tym, czy dziś się uda, czy się nie uda. Co wypłynęliśmy z przystani i już mamy pierwsze zapisy ryb. To są najprawdopodobniej okonie, które ustawiają się tutaj na tych stokach od płytkiej wody i czyhają na drobne ryby. Ale my, tak jak wiecie już, będziemy szukać szczupaków, czyli moich ulubionych ryb. Musimy wypłynąć troszkę dalej i tam ich znajdziemy. To wędkarstwo, o którym wam wspominałem cały czas, to jest trochę już dalej idące wędkarstwo, ponieważ chociażby na przykładzie mojej łódki możecie zobaczyć tutaj wiele sonarów, które ułatwiają mi szukanie tych ryb. Najważniejszą rzeczą tak naprawdę nie są te sonary, tylko mapa, dzięki której doskonale wiem, w którym miejscu jeziora się znajduje, jaka jest pode mną głębokość, jakie występują tutaj struktury. I na podstawie, jeżeli nie miałbym żadnych sonarów, to chociażby na podstawie mapy jestem w stanie z dużym prawdopodobieństwem wytypować miejsca, gdzie bytują ryby. Tutaj widzicie każde zgłębienie, wypłycenie się wody. Czerwone i żółte place to są wody płytsze, które wychodzą do kilku metrów, a dalej mamy już głęboką wodę, która tutaj będzie schodziła i do 30 metrów nawet. W tej łodzi są dwa silniki. Mam silnik główny, spalinowy, który pozwala mi przemieszczać się szybko między pointami, w których będę łowił, ale mam też silnik z przodu elektryczny, który akurat w tym przypadku służy mi jako jednostka napędowa, bo jesteśmy na jeziorze, w którym jest strefa ciszy, czyli jest zakaz używania silników spalinowych, mogę tylko korzystać z silników elektrycznych, ale normalne jego zastosowanie to jest kotwica. Czyli żeby nie poszyć ryb, kiedy już jestem na miejscówce, przypływam sobie, wrzucam na tym silniku pointa, w którym się znajduję i on po lokalizacji GPS po prostu utrzymuje łódkę cały czas w jednym miejscu, dzięki czemu ja jestem w stanie efektywnie obławiać miejscówkę, w której jestem. O tym nie możecie zapominać, jeżeli łowicie ryby. Nawet jeżeli wolno pływacie, to pamiętajcie o tym, że wypadki to są zdarzenia losowe, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo gdybyśmy byli w stanie przewidzieć, że się przewrócimy, to byśmy nie wstawali. W związku z czym apeluję do wszystkich, którzy łowią ryby, o używanie kamizelek. Zrywka to jest odcięcie zapłonu w pracującym silniku. Czyli w momencie, kiedy mnie wyrzuca łódź z wody, a takich przypadków miałem trochę w życiu, nie strasznie nie wypadłem, ale zdarzało się, szczególnie zdarza się to w Holandii. Więc duża barka obciążona płynie, ma z tyłu śrubę i ta śruba w momencie, kiedy pracuje, tworzy taką dziurę za barką. Ona zabiera wodę, no bo musi się napędzić, więc zabiera wodę, wypycha. I zaraz za barką robi się dziura. Więc właśnie sytuację taką, że są zawody, startuje 150 łodzi, czas tury to jest 8 godzin, każdy chce być na tej miejscówce pierwszy, więc po starcie jest pełen ogień. Same łódki z dużymi silnikami, prędkość przelotowa po wodzie w granicach 100 km na godzinę. Więc, no i Holandia to, jak wiecie, wiatraki, czyli po prostu wieje, więc fale też oczywiście cały czas występują, tam jest tylko kwestia tego, jak duże, bo są zawsze. No i zasuwacie po tych falach, łódź pracuje, no i wpadacie w taką dziurę po barce, no i ona wariuje, no bo przy dużej prędkości, jak normalnie tnie fale, to idzie górą, a tutaj dostaje zawirowania i jest w stanie wysadzić prowadzącego łódź za burtę. No i teraz gościu, który wypada z takiej łódki, nie ma kamizelki, nie ma zrywki w silniku, a ten wypadek musicie sobie to zwybalizować w ten sposób, że trzyma się mocno kierownicę, oburącz,
Więc jak łódź przeciąga w prawo, ja kontruję w lewo, no i teraz mnie wyrzuca z tej łódki, no to zawsze jest, to nie jest tak, że wyciąga i wyrzuca, tylko jest zawsze szarpnięcie, czyli ja wypadam z łódki ruszając kierownicę na zwrocie, czyli automatycznie skręcam silnik, który będzie spowodował, że łódź będzie pływała w kółko, no ja jestem za burtą, a łódź po mnie płynie. O wędkach można napisać nie jedną książkę, ale nie dajmy się zwariować, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z wędkarstwem, powinniście kupić sobie pierwszą wędkę, taką najbardziej uniwersalną, która pozwoli wam łowić najczęstsze ryby występujące w polskich zbiornikach, czyli szczupaki, okonie. Jest to troszkę kompromis, no bo to troszkę jak z oponami na lato czy na zimę, no ale tutaj w tym wypadku nie jest aż tak duża różnica, bo nam się nic nie stanie, jak będziemy w zimę łowić wędką do łowienia w lato. Więc pierwsza wędka to jest taka wędka, powiedzmy do 40 gram, która pozwoli wam i rzucić za okoniem, i rzucić za szczupakiem. Jak złapiecie bakcyla, spodoba wam się, złowicie pierwszą rybę, idźcie sobie w to dalej, dobierajcie wędki pod siebie, ale ta pierwsza wędka jak najbardziej podstawowa, jak najbardziej wyrzucona. Mam nadzieję, że udało mi się w dużym skrócie i przybliżeniu pokazać wam, jak wygląda życie wędkarza, takiego jak ja, który połączył swoje hobby z pracą zawodową. Jako również ambasador Toyoty mogę wam z czystym sumieniem polecić te samochody. One spełniły w 100% moje oczekiwania co do funkcjonalności i użytkowania. Zapraszam was do chłopaków, do Waldera, do salonów. Mam nadzieję, że i wam zrobią taki samochód, jaki mam ja i będziecie mogli z wielkim bananem na twarzy po prostu z niego korzystać, łowić ryby, bawić się i po prostu żyć. Trzymajcie się.